Dzień dobry, Berek. Dziś w niedzielę. Ja tu na chwilę. Niestety będzie teraz chwila krótka w filmach, ponieważ no niestety praca człowieka uszlachetnia. Ciekawa teoria. Ale zobaczmy, co tu słychać. Kaczuszki żyją. Pedro miape. Czyli wszystko w porządku z nimi. Kotek na dworze. Banda kuciaków jeszcze zamknięta. Dzień dobry. Mała armia. Trzeba zabezpieczyć drzwi przed wiatrem. Dzisiaj piękne słoneczko, to niestety tylko daje złudzenie, że jest ciepło, bo jest cholernie zimno. Dzień dobry. Dobry. Co tam u Ciebie słychać? Podryw od rana? No ładnie, ładnie. Dzień dobry. A weźcie Wy ode mnie. Przyjdziemy sobie od tamtej strony, otworzymy sobie kurczaki od innej. Tutaj wszystko w pozio? Pozio. Zaraz będzie śniadanko. O, koty rozrabiałem, bo puszkę wywaliły. Matka Polka. Dzień dobry. Właśnie chciałem spróbować Matkę Polkę wypuścić do całej reszty. Ale zobaczymy, jak to będzie. Druga Matka Polka. Wszystkie żyją. Jest dobrze. Dzień dobry, dzieci. Tak, cała Armagedon. Tam też wszystko żyje. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Chciałbym przejść. Ale nie pchamy się po kolei, dobrze? Ja pierwszy. Nie no, nie ma kultury. Kuźdę, no nie ma kultury. Ale podobno zwierzęta dziedziczą to po właścicielu. Nie, żartowałem, żeby nie było. Przepraszam. Więc tak, moi drodzy, teraz będą filmy chyba raczej rzadziej. Zobaczymy, jak mi się to uda. Jeżeli będę miał tak jak dzisiaj do pracy, to raczej będzie to możliwe. Jeżeli nie, to niestety nie. Dzisiaj bez tematu, bo w sumie miałem je nagrywać, ale że stało mi się wcześniej, to i nagrałem. I zobaczyłem, a po drugie chcę coś sprawdzić. Więc też jest tego taki powód. Kolejny film, który będzie, to raczej będzie o chorobach i myślę, że to będą pasożyty zewnętrzne, jakie występują u drobiu, jak sobie z nimi radzić, jak to wygląda, bo niestety dużo osób się kłopota z tym problemem, co nie jest fajne, bo każdy wie, że każdy problem u kur nie za bardzo jest mile widziany. Choć zastanawia mnie czasem jedna rzecz, że dużo osób, tak jak ja wiem, no tak, że tak powiem, nie to, że nie dba o zwierzęta, bo dba o nie, ale na przykład czystość i sprzątanie jest rzadsza, a choroby występują mniej niż na przykład w kurnikach, które są sprzątane. Nie mówię, że też dezynfekcja, bo czasem my tu jesteśmy winni temu, ponieważ dezynfekujemy kurniki zbyt często i jakby pozbywamy ich bakterii, odporności, bo kury mają co chwilę na nowo źródła bakterii. Nie musisz iść ze mną. Źródła bakterii i po prostu się na nie nie uodparniają. O, tu dzieciaki szaleją na wysypanym zbożu. Lapla, no co tam? Sobie szaleją. Dzieciornia. Oj, brakuje mi trochę czasu, żeby tak sobie z nimi posiedzieć, poobserwować, co u nich słychać. Jak sobie wariują. O, widzę, że młode nioski też już wychodzą powoli na dwór. To mnie bardzo cieszy, bo to czas najwyższy. Tu zboże fajnie rośnie, ale kurki z tego nie korzystają. Nie, no nie, wy musicie. Gdzie ja i wy? A spadać wy ode mnie. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Też mam trochę planów. Spadaj. Też mam trochę planów, co tutaj właśnie, żeby zrobić tym kaczuszkom wybieg. Bo teraz jak idę niestety na cały dzień na dwór, one nie są wypuszczane, bo
Nie ma kto ich dopilnować, bo ja wracam późno wieczorem do domu. Więc niestety nie są dopilnowane, więc siedzą sobie biedne tam w środku. Oczywiście dostarczana jest im codziennie trawka świeżutka, żeby sobie się nie nudziły. Ale cóż, no niestety nie ma tak fajnie, jakby mogło być. Mam jeszcze kawałek właśnie takiej siatki tutaj, ale zobaczymy właśnie jak to zrobię, ale myślę, że tak właśnie zrobię im taką małą wygródkę. No niech rośnie banda i wtedy zobaczymy, jak to gęsi ogarną siebie, choć nie wiem, czy one potrafią siebie ogarnąć. I jak się dogadają z całą bandą, jak to będzie wyglądać, jak się będą zachowywać. Bo na razie to są agresorki, agresorki. Nie, widok przy wodopoju. Pięknie to wygląda, jak w Afryce. Wodopój. Kury i tak zawsze wolą wodę z kałuży. Nie wiem czemu. A tutaj, o tak, reszki sałaty wydziadują, bo wczoraj wieczorem dostały z pracy. Więc korzystają z tych usług. To jedna niaska, co tu jest. Ona ma coś z tym, co chwilę problem z zniesieniem jajka. Nie gonimy. Ej, to jest moja noga, wieśniaku. Więc zobaczymy, jak to z nią będzie. Co te maluchy? Kaldaczki szaleją. Matka Polka jest. Jej banda w przyszłym tygodniu już jeden jej maluszek jedzie. Sobie. Co nie? Luśka? Zostaniesz tylko z prezesem. A, miałam powiedzieć. Zobaczcie, co się dzieje. Nikt nie dał temu szansy Jeffkowi. A tu zobaczcie. Mamy pąki. Pąki są. Czyli coś z tego będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję. Znaczy ja też zamierzam obgrodzić jednak, żeby gęsi nie interesowały się z nim zbytnio, bo to faktycznie nie będzie fajne. Jak znowu go oropią, a te drzewko próbuje samo z siebie walczyć. Więc czas pokaże. Silka ostatnio wyrzuciła jajka. Wnioski, które jej dorzuciły. Czyli matka Polka wie co robić. Nie chcę. Nie chcę innych, chcę tylko swoje. No i oczywiście jestem mega zadowolony, bo jest 100% zapłodnienia równo przy 4 jajkach Kochina, jak i chyba 4, jak się nie mylę, i Silki. Ale najważniejsze jest to, że wszystkie są zapłodnione, więc to jest mega pocieszające. Silka, która jest maluchami, właśnie już znosi jajeczka. Ale oczywiście nie, dalej matka Polka. O, kurka się utopiła. A to ty, wieśniaro. Nie, to nie ta. Wczoraj z jedną kurką miałam akcję, żeby wróciła do kurnika, bo za bardzo nie chciała się zdecydować, w którym ma mieszkać. Ale zdecydowała. Musicie. Zostaw maleńka. Zostaw ty mi tą luśkę. Wieśniaro, tu, wy tu nie musicie robić. Kto tu rządzi? Już było was film. Starczy. No. Tu jak jeszcze widzicie te dwa... Jeden z tych kogutów jeszcze jest na wylocie. Niewymuszonym, ale jeżeli ewentualnie to jest na wylocie, nie wiadomo, kuropatwiane. Brachmy kuropatwiane kogutów. Jest ich jeszcze, łohoho. Właśnie sobie zajrzymy może do tamtych maluszków. Maluszków. Jakie to maluszki? Do tamtych kurczaków, co u nich słychać? Macie tu, Kaciusiek? Tak, ty już masz fajny perzek. Tak. O, tu widzicie tą żółtą plamę, to jest pojedynie. Ale tak. Tak. Przejdziemy se. Tu jeszcze jest cała banda. Cała banda. No tu większość jest kurek, wiadomo, co nie? Tu są raz, dwa. Dwa koguciki w sumie? Trzy. Trzy tylko koguty. To nie jest tak źle, tylko że w tym jeden jest mieszaniec barw. No i tu mamy dwie kurki miksy. Tutaj jest jedna i to jest druga. Choć nie wiem, czy to nie kogut. Nie jestem pewny. Luśka, słyszę cię u góry. No tak. Dzień dobry. Powiedz wszystkim. Marudo, już ci zaraz dam jeść. Tu... Banda straczeńców. No co, Lusia, no tak. Maleństwo moje. No i no właśnie przez to, że niestety człowiek
Jest teraz w pracy jak jest, ponieważ jest taka przyczyna, że jeden z moich kolegów z pracy zachorował, jest na chorobowym, więc my mamy jego zmianę. To nie ma czasu, kiedy dokończyć tym biednym maluszkom wyjście na dwór, żeby sobie połaziły, poszalały. No ale tu mają też ziemię, więc też się pokąpią, poślopią, więc nie jest jeszcze źle. Prawda? Dobra, moi drodzy, ja będę kończył. Życzę wam miłej niedzieli. Hashtag na dziś. To niech będzie. Co słychać? Hashtag co słychać, tak to nazwijmy, bo taki jest w sumie film. Widzimy się, nie wiem kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. Materiały w sumie na film mam przygotowane, więc jest to kwestia, jak mi się uda wcześniej rano wstać i się ogarnąć. Wtedy to zobaczycie i w tej chwili życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam was od pierzastej ekipy. Mówię, wszystko jest w porządku, wszystko jak najlepiej. Nie ma żadnych problemów na tą chwilę nie zapeszając, więc mam nadzieję, że u was jest tak samo. Dajcie znać w komentarzach, zapraszam do subskrypcji kanału i przepraszam, że tak trochę nudne te odcinki, no ale niestety. Więc wybaczcie i mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to wszystko nadrobić i będziecie mogli z powrotem czerpać wiedzę z naszego kanału. Mówię naszego, bo to wy go też tworzycie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pierzasta ekipa. Jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się.